Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Son of the Forest. I dziś, nie wiem co zrobimy, totalnie nie mam pojęcia. Te pierwsze odcinki to takie trochę szoki będą. Ale, jak już ogarniemy wszystko, to będzie cudownie. W poprzednim odcinku działo się wiele. Byłem w jaskini, nie było kolorowo. Miałem lekkie problemy z ogarnięciem sterowania, ale już teraz jestem o godzinę bardziej doświadczony i wiem, że sobie poradzę w naszym lesie z naszym kolegą Kelvinem. Zostaw lajka, zostaw suba i zapraszam na odcinek. Hej. Co? Co ty robisz? A kupuję sobie rzeczy. A o co ci chodzi? A co, nie mogę sobie kupić rzeczy sobie do domu? Na przykład akumulator? Nie mogę? Co to cię obchodzi? Co ja będę z akumulatorem? Ja zarobiłem? Ja se kupię! Dobra, sorry. Letty Shops to serwis cashbackowy, który pozwala zwrócić część wydanych pieniędzy z każdego zakupu online. W ofercie Letty Shops znajdziesz takie sklepy jak Sinsay, Modivo, CCC. Może planujesz podróż? To najlepszy czas, by sprawdzić lot lub Flixbusa. Boże, jaki piękny odkurzacz! Nie mogę uwierzyć, do samochodu idealne, ja mam taką ładną M-kę i lubię sobie coś zjeść, lubię sobie pokruszyć. Jeszcze mamy ofertę powitalną, no bo ja nie kupowałem. No i elegancko. Mamy tu jakieś promocje, cashbacki? No oczywiście, że tak, bo od tego jest Letty Shop. Także ja sobie to zamawiam i będzie się wozić w MC. Ej, Kelvin! Ty jesz jagody? Kurwa, ty sam umiesz jeść! Jesteś pojebanie dobry. Nie, tu wiesz co, Kelvin, ogólnie prześpimy się. Czekaj, podążaj za mną. Prześpimy się tutaj. A, ty masz gówno w oczach. Prześpimy się tutaj, Kelvin. Czekaj, bo ja w ogóle mam mięsko, patrz. Mam mięsko. Se Kelvinek zjem. O, jest, ładnie to wygląda. Ładnie to wygląda. Tylko niech się tam dopiecze. Prześpimy się tu, Kelvin. I niech sobie to wszystko tu stoi. W ogóle... GPS-a pierwszy raz użyłem po godzinie gry. Co ten w ogóle GPS nam pokazuje? Ej, Kelvin! Chodź zjesz, chodź. Chodź sobie zjesz. A ty nie jesz, Kelvin? Możesz zjeść sobie. Napij się wody. Ci powiem, czy jest dobra, czekaj. Ta jest dobra, możesz się napić. Jestem lekko zmęczony, ale kurde, Kelvin, tam coś jest. Chcesz tam podejść ze mną? Nie? Nie, czekaj, Kelvinek, idź ze mną. A ja chcę, żebyś szedł ze mną. Idziemy, Kelvin, zobaczyć, co tam się dzieje. Nie za bardzo ogarniam, o co chodzi z tym ekwipunkiem. Czemu to nie może być proste? No dobra. Ja sobie podejdę tam sam, no jestem mega zmęczony. Jestem ciekawy, czy nasza postać, jak jest mega zmęczona, to ona zaśnie po prostu sama, czy... To jest daleko nawet. No ale trzeba tam dojść. Trzeba tam dojść. Idzie Kelvin. Chodź, Kelvinek, chodź. Nie wiem, czy tu nie był nas helikopter. To jest... Zjadłem? O! Nie jest tego, Kelvin! Ale swój, tego też jest, to w ogóle... O! Fajnie, że to jest oznaczone, że jest niedobre. Ciekawe, co tutaj będzie. Ale najedzony jestem. Może nie wyspany, ale najedzony jestem. Pełni sił. Ciekawe, jak przeskoczę przez to, to się rozpadnie. A nie, a myślałem. A to jeżynki. Czekaj, Kelvin. Pyszne. Można jeść. Fajne zrobić z tym oznaczeniem. O, patrz! Znaleźliśmy namiot, chodź. Chodź, Kelvinek, chodź. Mamy ładny namiot, możemy go całego sprawdzić sobie. Nie wiem, jak ja to zrobiłem, ale... Chciałem to tylko zebrać, a nie jeść. Czyli pewnie mam full w ekwipunku. I muszę to zjeść, inaczej. Okej. Okay. Albo przytrzymałem E, jak debil. Czekaj, oni tu... Kelvin, słuchaj. Maciek, ogólnie ona nas gdzieś cały czas prowadzi. Prześpimy się i obiecuję ci, że pójdziemy w trasę po GPS-ie, no bo dzisiaj... O, zjedz sobie jagódkę. Bo dzisiaj musimy...
No bo ja zmęczony jestem, Kelvinek, wiesz? No to zebrałem, to mam, to mam. No tak w sumie, kurwa... Nie, no chodź, idziemy, pierdolisz tamte... Dobra, chodź. Musimy zejść na dół, to tędy sobie zejdziemy, chodź, Kelvinek. Bo tu mi siła rośnie. Śpiący jestem bardzo. A to jest dość blisko tu. Jakieś rzeczy na tym GPS-ie pozaznaczone? Co to jest? Aloes chyba to jest, wiesz? Aloes jest okej. Okay. Aloes można jeść, Kelvin. Tu koło tej rzeczki nas przeprowadził GPS. Tutaj, patrz, mam. To jest Kelvin rozwalone auto. I o co tu chodziło? Ej! Ej! Przybieg! I tu jest kolejna jaskinia, widzicie? Nie wejdę tam, albo wejdę. Dobra, wejdziemy tam, Kelvin. Zamknij pizdę! Ja nie wiem, czy go mogę pić? Może spróbujemy ich oswoić, tak jak w ostatniej serii. Ja wiem, Kelvin, gdzie jest, wiem. Ej, ale one się mega dobrze tu kamuflują. Kurwa, ilu was tu jest? Raz, dwóch, trzech. Ale nie będziemy ich bili na razie, Kelvin. Niech sobie idą. Gdzie ty jesteś, Kelvinek? Oni nawet nie próbują mnie też atakować. A, Kelvin ucieka. Boję się. Widzę kolejny namiot. Kelvin. Za minutę tu wejdziemy. Chodź do namiotu. To jest namiot? To nie jest namiot. Kelvin, wybudujesz mi coś tu. Nie będziemy się z nimi bili. Wybudujesz mi najprostsze schronienie, jakie jest. Widzę. Ale nie są zainteresowani atakowaniem nas, nie? Kurwa, spać mi się chce, cholera. Nie będziemy się bili. Na pewno nie dzisiaj. Ja mam co robić, nie? Dobra, Kelvinek, chodź ze mną. Chodź. Nic się nie bój, tylko chodź. Idziemy po śladach GPS-u. Wejdę do tej jaskini. Ona wygląda jak te... To jest dobre, możesz nas zjeść takiego. Ja wchodzę, Kelvin. Trochę zmęczona jest ta moja postać, ale wejdę, bo ja lubię sobie zobaczyć coś w środku. Teraz po GPS-ie przyciągnęło, tylko jestem mega zmęczony. Ej, tu są te pokoje! Kelvin, idziesz? Ej, może tu się prześpię? A to wygląda jak... To nie wygląda jak hotel. Żywica do drukarki. Strzały. O co tu chodzi? Czekaj. Ja się prześpię. Tam gdzieś widziałem na jakimś trailerze. Uzupełnię sobie. To mi się nie podoba akurat w tym deforeście, nie? Tak nie chciałem tego zrobić. Połóż to, kurwa, na ziemi. Dobra. Jak mam użyć baterii? Na przykład z tym. Może to się jakoś ładuje specjalnie. Okej, mam tusz do drukarek i... Dodałem tuszu. I on mi będzie drukował strzały. Okej. Mogę sobie też wydrukować jakby wszystko.
No, wydrukowane zastrzały. Piersiówka. Maska. Ej. O co tu chodzi? Podobno jak tą maskę ma się na łbie, to kanibale nas nie gonią, ale się zobaczy. Ty, normalnie robi nam maskę. No, no, no. Okej. Siatka. Sanie, strzała, piersiówkę. A, mogę tak sobie trzymać tego. Czy jak będzie grubo, to ją sobie trzymam po prostu. Piersióweczka się na pewno przyda, będziemy ją sobie napełniać. Dobra, piersióweczka. Ej. Tą siatkę zrobimy, ale ta siatka to ja nie wiem co to jest. To jest to gówno co ja wyrzuciłem w pierwszym odcinku, czy... Też jakąś książkę mam taką. Gdzieś ją podniosłem. Czekajcie, muszę to rozłożyć na ziemi. Zgniło? Pojebane. Co to jest? Dlaczego to jest ta siatka? Gdzie ją w ogóle mam? To ona będzie pewnie tutaj, w tych przedmiotach z tej strony gdzieś. O. Co to jest za książka? Nie wiem, ale... Nawet się nie domyślam. No i to miejsce wygląda na bardzo bezpieczne. Patrz, normalnie Orumba sobie chodzi, odkurzacz Artu Piptu. Ale wezmę sobie siekierę do ręki, bo dlaczego nie? Nie, no to jest nie do zepsucia, to... Myślałem, że trzeba oddać na gwarancję albo coś, ale nie. Tu mamy jakieś kolejne przejście, ale tu zobaczcie, już jest galereta. Z galereta to nie może być za pięknie. Tu wygląda, jakby ktoś nas odwiedził. Tu jarzyniówka źle chodzi. Okej. Okay. No, design tego wszystkiego, tego pomieszczenia mi się podoba. Mamy wyjście, dobra. Tu mamy też coś, jakiś sprzęt. Zobacz, to jakiś Louis Vuittonus. I musimy użyć karty Bożej. No, czyli będziemy tutaj wracać. Tu będziemy wracać, to pewnie jakieś rozwiązanie zagadki będzie. Odczuwam pragnienie i znowu muszę się najeść. Nie wiem dlaczego, wydawało mi się, że jestem najedzony, wyspany i w ogóle. A okazuje się, że nie jestem wyspany, więc próbuję się przespać. Wstałem, czy jestem wyspany? Aj, owszem, ale też nie jestem wyspany tak, jak bym chciał. Czyli nie jestem wyspany na maksa. Żebym głodny nie był. Czym? Nie mogę tego otworzyć nożem? Jak normalny człowiek? Okej. Okay. Napijemy się kolki. Żeby coś zjeść, to... No dobra, zjem sobie paczkę, rację żywnościową. Dobra, i wychodzimy stąd. No fajnie, fajnie, bo wiem, że mogę tutaj sobie wracać i sobie coś tu drukować. Będę miał tusz do drukarki. To mogę sobie robić strzały, więc będzie trzeba zrobić łuk. Czyli łuk tutaj będzie bardzo potrzebną bronią, będzie taką podstawową bronią. I ja się łukiem nauczyłem. W tym poprzednim deforeście. Dobra. Co na to nasz GPS? No to jest ważne miejsce. Ale czegoś jakbym nie zrobił. No bo nie zmienił mi jakby położenia. Kelvin, wiesz co? Poczekaj. Poczekaj. Możesz iść za mną? Pewnie chyba jesteś, podążaj za mną, nie? Chodź. Chodź, pójdziemy w jedno miejsce, coś ci pokażę. Tylko zjem sobie mirabelek. Chodź.
GPS gdzieś mnie prowadzi. Ja poszedł do tego wykrzyknika, on się troszeczkę dowiedział o tym lesie. Przy okazji bym sobie pospacerował, zanim się wybudujemy. Chodź, chodź, chodź. Chodź, Kalmin, tędy. Musimy podejść na ten wykrzyknik. Kurwa, się przestraszyłem! To była małpa, czy... kanibalka, bo... Dobra, będę chodził z tą maską, zobaczymy, czy to działa. Ale się przestraszyłem naprawdę. Kalwin, idziesz? Uważaj, tu kanibale są. Tu bylcy. Chuj wiesz, czy to są kanibale. No chyba kanibale, nie? Na samą górę muszę dojść? Kalwin, nie spadnij tylko. To nie wygląda jak dobre, wiesz? Tego nie jedzmy. Ciekawe, czy jest prąd, który nas zmiecie w dół. Nie ma. Dobra. Chodź, Kalwin. Jesteśmy gdzieś niedaleko punktu, który jest zaznaczony na GPS-ie. Jakby miało wybuchnąć zaraz. Jakiś punkt widokowy, czy co? Tutaj widzę. Co to jest? Ej, gość się powiesił tu. Czekaj, Kalwin, czekaj. Gość się normalnie powiesił na dole. Czekaj, zejdę czy się połamie? Tak, na styk. Ale czemu tak? A czemu on tak zrobił? Ej, ja chyba muszę mu to uciąć, żeby on spadł na dół. Poczekaj, Kalwin. Czy to są GPS? To jest GPS żołnierzy, którzy tu przylecieli. Ludzi z tej grupy. Ja może to można mu uciąć, czy coś. No i tak nie mogę przeżyć tego, co z helikoptera wyskoczył i sobie złamał kręgosłup. Mogę uciąć czy co, żeby on spadł? Tak myślałem. Kalwin! Mogłeś tam zostać w sumie, ale dobra. Gdzieś tu było zejście, dobra, mam zejście. Trzeba wyłączyć pewnie GPS-a. Czemu ty żeś się zabił? Latarkę dostałem. Nowa receptura do tworzenia w ekwipunku. Pewnie jak to się gdzieś położy, to będzie pikało, jak będziemy z GPS-em szli. Okej, spoko. Weźmiemy sobie siekierę, zostawiam cię. Wyciągam GPS, no i idę do tego punktu tutaj, bo jak już jesteśmy blisko, ten sobie ten punkt zwiedził. No, wydaje mi się, że warto będzie... Ole, się przestraszyłem ciebie, ty czorno świnio. Natural. Ale zobacz, oni nas jakoś jakby omijali, niby ich ciekawimy. Nie ma kolizji obiektów, no jeszcze. Ale spoko, nas nie napierdałem. Chodź, Kalin, chodź. I uważaj, bo za tobą jest kanibal. Jak cię ugryzie w nogę, to się nie bój. Ona zaatakuje? Nie. Tak, one się boją na razie. I dobrze. I dobrze, że się kurwa nas boją. Pa o! Ej! Jakaś inna! Pa, pa, pa! Bo są brudasy są? I ci umyci normalnie z cyckami do rze... Ale tam jest ładne jezioro. Chyba nawet wiem, gdzie się buduje. Skurwa, czarna wiewiórka? Wiem, Kalwin, chodź. Nie będziemy się bili. Dzień dobry.
najbrzydszą dupą, jaką kiedykolwiek widziałem. Naprawdę. Ale ani się nie rzuciła, ani nic. Ej! Kolejny kanibal? W ogóle to jest wioska kanibali? Zobacz. Siema, on, masz jakiś sierp? Nie szczekaj, nie, spokojnie. Pierwszy raz mnie zobaczył. Calvin, chodź tu! No, przejdź tu przez rzekę. No teraz cholera wie, czy ja go wkurwiłem, czy nie? No, jest kolejna wioska kanibali, chodź. W końcu ich zajebiemy wszystkich, zobaczysz, Calvin, jak będzie dobrze. Tylko na razie musimy, no musimy się, mówię, zająć czymś innym. O! Jezus! Gdzie ty kurwa jesteś, że tak krzyczysz? Calvin, pokaż palcem, gdzie to krzykło. A tu? Dlaczego tak krzyczysz? Jak ty się zachowujesz? Poszłam mi stąd. Calvin, chodź. Idziemy. Ale mnie przestraszyła pizda. Chodź. Malinek zjemy, chodź, chodź. No borówki chyba. No nie atakują, obchodzą nas. Na razie jakbym... Osikał drzewo, nie wierzę. Kurwa, osikał drzewo. Typ osiurał drzewo, pa co robi. Nogę podniósł jak pies. Dobra, jesteśmy Calvin kolejnego punktu. Nie wiem, czy ten punkt coś zmienia, czy nic, ale na pewno tu jest wioska. Po tych punktów są te wioski. I tą wioskę kiedyś odbijemy. Ale nie dziś. Ale to wygląda. Jasna dupa. Ta gra jest aż za dobra. To jest jakby... Kolejne miejsce. Aha, są meleksy. Cio. Teraz to cię widziałem, teraz się cię kurwa nie boję. Ten nie dojechał. Calvinek, czekaj, ja zaraz wrócę, dobra? No bo... Po coś tu przyjechali tym meleksami? Nie wiem, czy to jest jaskinia, czy to jest... jakiś pokój, czy coś. Nie mam latarkę. Co? Spróbuję użyć może latarki. Oszaleję z tym wyjmowaniem tego plecaka, to wiem. I super podręczny plecak, ale... To jest tak super niewygodne. Dobra, teraz troszeczkę lepiej widzę. Tak jak w poprzedniej części The Foresta latarka nie była super, to w tej ta latarka oddaje. Na razie idziemy fabułą, kochani. Mam nadzieję, że nie spotkam tu nikogo strasznego. Przynajmniej strasznego na tyle, żeby sobie z nim nie poradzić. Okej. Po suficie nic nie łazi. Widzę zejście do tych bunkrów. No dobra, sprawdźmy, jak te wasze bunkry wyglądają. Tu w tym bunkrze jakby kilka osób umarło. Się, ogólnie w tym bunkrze się pokłócili. Tak to wygląda. Dobra, jakieś eventy. Tu ktoś jest jeszcze. Bo są ofunflane ściany i sufity. Tu nie mogę wejść, no bo nie mam karty. Karty nie mam. Mięsko można sobie zabrać. Czy jesteś w lodówkach? Co to jest? Nie wiem. Ale chyba zjadłem kawałek ludzkiego mięsa. Ice creamy, lody są. Płatki śniadaniowe. Naprawdę, to jest ostrygi. Właśnie, ostryg w poprzednim deforeście nie ogarnąłem. Nie udało mi się znaleźć w poprzednim deforeście ostryg. Czy coś tu jeszcze mogę dać? Winko jakieś? Nie. Kawałek steku. Ja pierdolę. Okej, no nie żyjecie, no. Spoko. Jakby... No zdarza się. Ale coś tu chodzi.
I to nie jestem ja. Coś tutaj musiało naglutować. Ale chyba nie ma innego przejścia. Przynajmniej w tym momencie, chociaż tu jest przejście. Tego nie zauważył. O kurwa. Czy to jest wyjście? To było wyjście. Wyjście, wejście. Czy to jedynym przejściem jest? Jedynym przejściem tutaj możliwym jest zdobycie tej karty. Tam pewnie zdobędziemy. Prędzej czy później ona wpadnie w nasze ręce. Tymczasem po prostu zbieram itemki. Trzeba lepiej w dole płatków. Zbieram itemki. I wychodzę stąd. Gdzie on jest? Gdzie? Chodź, chodź, chodź. Tam na dole nic nie było strasznego. Troszeczkę jedzenia, mam płatki śniadaniowe, ostrygi. Ogólnie będziesz zadowolony, wiesz? Chodź, podejdziemy tutaj jeszcze. Bo tu taki pan zrobił bam. Najprawdopodobniej pan zrobił bam. Choć fajnie było znaleźć kogoś żywego. A i nie jest muchomorów jak możesz. Jak grzyb jest takim czerwonym, to go kelwinek nie jest, bo no będziesz chory później. A ja tu nie mam żadnego ani prokita, ani innego środka, który ci pomoże na żołądek. On zacznie pipczyć. Wszędzie są sarny, to jest akurat dobre. Podobno w gierce są pory roku, nie? Że teraz będziemy mamy lato. Potem będziemy mieli zimę. Znaczy jesień, zimę. Potem wiosna. Już się wierzyć nie chcę. Kalwinek jesteś? Tu może gdzieś leżeć nasz kolega. Przygotuj się. Tu jest, patrz. Tutaj, a ja nie mam łopaty. Ej. No, no co, kurwa, no jak ja mam to wykopać? Tu będę musiał przyjść jeszcze. Nie, że myślałem, że łopatę. No nie mam łopaty. Ja nie wiem skąd łopatę wziąć. Calvin. Musimy iść w inne miejsce, chodź, idziemy tam. Tu będzie trzeba wrócić, bo łopatę potrzebuję. Bo na pewno się nie da zrobić prymitywnej łopaty, bo czemu ja dzidy nie mam? Czekaj. Co jeszcze potrzebne jest? Łuk własnej roboty to lina. Łuk się nam przyda. Zrób mi łuk. A dzida? Nóż. A nóż, żeby ją zaostrzyć, okej. No dzida się przyda na pewno. Dzida ogólnie była świetną bronią w deforestie normalnym, zwykłym. No może tutaj też będzie oddawała dzida. Idziemy jeszcze tam na wybrzeże. Nie wiem, czy nie będzie trzeba płynąć. No ten odcinek jest głównie zwiadowczy. No bo jak przejdziemy te wszystkie wykrzykniki, to będę łopatę i ogarnę to miejsce, to zacznę się budować. Oficjalnie zaczniemy się budować. Kwestia ciekawa, gdzie jest ta kanibalka? Bo ona była na tych trailerach, już myślałem, że ją będę miał. A jednak trzeba się pomęczyć troszeczkę, żeby ją zdobyć. No i fajnie. Ej, ja wam powiem, że to nie wygląda za dobrze, bo to jest gdzieś na morzu. To miejsce, do którego próbujemy się udać właśnie, jest gdzieś na morzu. I będzie trzeba chyba wybudować tratwę. W ogóle zobacz, jak wygląda wybrzeże. I tam jest, faktycznie jest coś. Widać jakby taki, kurwa, namiocik, czy nie namiocik, ale to wygląda. Nie, no jest mocno. Są kolejne... A nie. Są kanibalskie totemy. Myślałem, że są groby. A to są kanibalskie totemy. Są jakieś wiaderka. Nic z tym się nie da zrobić. Ale teraz nie wiem, czy... Czy tam podpłynąć... Tak, o, normalnie kraulem. Czy jakiś rekin nie zje. Czy lepiej wybudować tratwę? No bo tutaj wybudować tratwę to jest co robić, naprawdę.
To nie jest jakiś idealny teren do stawiania czegokolwiek. Dobra, Calvin, robimy tak. Jak umrę, to mnie uratuj. Czekaj, zostań tutaj. Zostań tutaj. Ja popłynę. Może przeżyję. Trzymaj kciuki. To nie jest jakoś turbo daleko. Pierwszy raz płynę w tej gierce. O, nie widzę żadnego rekina. Mijam badyla. Myślałem, że to jest jakaś ręka, głowa, mózg na ścianie, ale jednak nie. Żaden węgorz ani inny rekin mnie nie atakuje. Nic takiego nie widzę. Słońce jeszcze nie zaszło. Widzę zawsze ten jakby ponton. Mam nadzieję, że tam będzie jakaś łopata albo jakieś, nie wiem, przydatne rzeczy. O kurwa, coś wyskoczyło. Najprawdopodobniej... Dobra, pływają tam rekiny. Chyba są rekiny, nie? Oj kurwa! I gryzą mnie rekiny. Gryzą mnie rekiny. Jesteśmy w piździe, Calvin. Łoż ty kurwo, widziałem cię pod wodą. Calvin. Ale jest gnój widzowy. Ale jest czapa. Ale prawie, żem stracił życie. Dobra, tu już jest mielizna, chyba tu już nie pływają. Wolałem te nieżywe rekiny na tamtej wyspie. Calvin, gdzie ty jesteś? A nie wiem, czy w jego stronę płynę, czy nie, czy on nie jest tam na drugiej stronie wyspy. Mało mnie to obchodzi. Robimy trapę, nie ma kurwa takiej opcji, że ja tam popłynę jeszcze raz żabką. Niesamowite, że przeżyłem, nie? Czyli tam musi być coś ważnego. Ja to muszę zdobyć. Calvin. Na drugiej stronie wyspy. Aha. Okej. Spoko. Spoko. Wszystko mi odpowiada. Kostkę C4 mam. Dobra, Calvin, idę po ciebie. Tu sobie wrócimy. Rozbijemy namiot. Prześpimy się, Calvin. I w tym czasie, co ja będę spał, to ty, Calvinek, będziesz dla mnie coś budował, dobra? Dobra, Calvinek. Pa. Cześć. Co tu masz? Puszka z jedzeniem? Twoja? Ale mamy itemów. Kuksu, ramen? Nie ma problemu. To. Kawałek bekonu? Lubię. Świetnie, wszystko uwielbiam. Tylko najbardziej potrzebuję to. Jakby... Jeszcze tu. Mamy piękną bazę, zapiszę sobie grę. Zanim się położymy spać, chciałbym, żebyś zrobił dla mnie tą tratwę. No tutaj tego nie ma, zmieńmy tryb. Customy. Wiesz co? Przyszły głupki, czekaj. O! O! Patrz! Jest! Cześć! Cześć! Nie, nie bój się mnie, nie bój się mnie! Kurwa, odejdź od niej! Odejdź! Nie bój się, już! I na ziemię, teraz patrz to! Eś!
Eś! Zjadłem twoją rękę, stary, na twoich oczach. Nara. Gdzie ona jest? Ej, chodź! Chodź, Kicia, proszę cię, zostań ze mną. Czekaj, no, nie możesz tak chodzić. Chodź, proszę, czekaj. Proszę, zostań. Zostań, błagam. Halo! Nie zostawiaj mnie, no halo! Dlaczego tak się stało? Albo ja jestem brzydki, albo ty jesteś chuj brzydki. To jest niemożliwe. Trzeba się tych zwłok pozbyć, stary. Bo jak kanibale zobaczą, że to my zrobiliśmy, to mamy przejebane. Kładź się spać. Idziemy spać. Ty, no była. Była kanibalka i nie ma. Tak sobie szukam miejsca do wybudowania się. I wydaje mi się, że to jest dobre. Bo mamy rzekę. Mamy niedaleko do tej głównej plaży, gdzie ja finalnie będę chciał ruszyć statkiem swoim, promem, czy czym tam zrobię. Czyli mamy dostęp do wody, nieskończony praktycznie. Nie wiem, dlaczego się nie mogę napić, ale... Ale mamy nieskończony dostęp do wody. Jedyny minus jest taki, że jest strasznie głośno. Więc może wejdę sobie na samą górę i zobaczę, co tam da się zrobić. Co tam da się wybudować, bo to jednak naprawdę jest bardzo głośno. Czyli jest jakiś minus tej miejscówy do wybudowania się. Może tu GPS nas prowadzi. Tu coś jest z GPS-a. No wygląda to do... Jezus, jak to dobrze wygląda. Ja wiem, co to jest za miejsce GPS-owe. My tam byliśmy chwilę wcześniej. Z jeziora jak się napiję, to nie będę chory? Bo od razu wpadłem głęboko. Na razie mi się nie chce chyba pić i do tego się napić nie mogę. Ale chyba faktycznie najwyższy czas. Gdzie ty drzesz ten ryj? To jest chyba brudaska, wiesz? Najwyższy czas się gdzieś wybudować. No dobra, już nie trzy tego ryja, kurwa, boję się ciebie, no. Przez to, że tak pada, to ich nie widać. Ty. My tu byliśmy na pewno? Czy my to kurwa na pewno byliśmy? Dobra, byliśmy tu. Dobra, wracam się gdzieś wybudować. Muszę znaleźć jakieś cudowne miejsce do wybudowania się i tam... zrobimy naszą bazę wypadową, do której zawsze będziemy wracać. Ale ta mapka jest wielka, ale tu jest łażenia! No dobra, Kelvin, zaczynamy się budować, rozumiesz? Weź zdobądź dla mnie balę i upuść tutaj do roboty, a ja zabieram się za budowanie, tylko nie wiem, czy customowe. Ma chata z Bali, dużo roboty. Zróbmy na razie małe schronienie i od tego zaczniemy przygodę w tym miejscu. Nie wiem, co to szczeka. Nie wiem, gdzie to jest. Mam nadzieję, że to jest kurwa jakiś jebany aligator. A, to kaczki są. Dobra. Z kaczkami mogę żyć.
Chciałbym przed tym mieć... Kurwa, jego jeba... Ty pojebany jesteś? A tamci co robią? Nurkują, kurwa? Co to było? Kto tak się zachowuje? Ej, ale... Czekaj chwilę. A... Nie no, nie atakuj mnie. Ale... A wy co? Oś! Kurwa, normalnie! Wyście się potopili? Ej, Calvin! Zobacz to! Ej, ale tego tu jest. No utopili się, normalnie. Gdzieś Calvin? Nie wiem, że też skoczyłeś do wody. Ja nie atakujcie mnie. Troszkę też jest pobugowane, jak widzicie. Bo jedni się topią, jedni nie. Wydaje mi się, że Calvin właśnie w tym momencie umiera. Jest jakieś 6 metrów pod wodą. Calvin, ty nie żyjesz najprawdopodobniej, nie? Fajnie, że to widać, gdzie to leci. Leży ten pierdolony pet. No fajnie. Mam farmę tych śmieci. Z nimi za bardzo się nie da nic zrobić. Ja sobie ich po prostu powyciągam z wody. Poczekam, aż Calvin się odutopi. Do brzegu, do brzegu. Masz chropowatą dupę. Nie mogę go podnieść? No było nie przyłazić, kurwa. Potem się dziwicie, że wieb dostajecie. No troszkę jeszcze jest bugów małych. Calvin mi się topi, to jest problem. Ale czuć, jak ich się rzuca, że oni coś ważą, nie? Dobra. Spróbujmy to podpalić bez ogniska. Jednak musi być ognisko. No dobrze, to zrobimy ognisko i was po prostu położymy na ognisku i będziemy sobie z was robili pancerze. Zajmą się, czy trzeba ich rzucić jeszcze raz? Tak, zajęli się. Calvin, wyjdziesz z tej wody? Aby to wybudować, musimy obalić jedno drzewo. I je właśnie obalę. Drzewo jebło. Idziemy je poodkładać. Czy jedno nie starczyło? Serio? Tak kurwa czaisz, nie wiesz czy mnie uderzyć czy nie. Ale dobrze się czaisz, dobrze się boisz. Jezus, nie do wody, nie do wody, nie do wody, nie do wody, nie do wody! I daleko poleciało. A Calvin nadal nurkuje, ale żyje. Ty kurwo, zaskoczenia? Powiem ci tak. Masz szczęście, że nie umiem wyciągnąć dzidy na raz. A teraz? Nadal masz szczęście.
Wezmę sobie tabletki. Wezmę sobie dzidę. I cię z tego kurwa drzewa strącę, nie? Na dół. Nie wiem, jak ty możesz biegać z prze... Jeszcze mi tą dzidę kurwa oddasz. Ale odechciało mi się, nie? Cwaniactwa. Calvin, jak ja cię będę musiał za każdym razem odbugowywać granatem, to my się kurwa nie polubimy, nie? Już? Zrobiło na tobie wrażenie? Chodź. Chodź. Chodź, wybiegnij z wody. Kurwa przygłupie, z wody wybiegnij. Kurwa, na dwór! Ja pierdolę. Nawet jak ten chuj stąd wyjdzie, to tu się nie budujemy. Nie ma takiej opcji. Pierdolę. Nie buduje się tu. Nie ma takiej opcji. Nie, jak najdalej od wody. Przecież on się utopił. Będzie siedział pod wodą. Aż tego nie naprawią, będzie siedział pod wodą. Miałem Calvina, nie mam Calvina, teraz sam muszę zapierdalać. Fajnie. Calvin to jest gość. No teraz do mnie nie przyjdzie, bo mnie w dupie. Bo no nie mam jak mu dać kartki, podążaj za mną. Granat też by nie pomógł. Jesteśmy sami widzowie. Czekajcie, to chyba wyszło, to gówno chyba wyszło z wody. Ale nadal nie jestem pewien. Wygląda jakby wyszedł z wody. Nie, on idzie wodą. Nie, on... Zamknąć kurwa mordy. No Calvin, ty nie jesteś... O, jesteś! Gdzieś ty był, debilu! No widzę, że są! Kurwa, jak one mocno biją. Matko bosko. Jednak nie muszę zaczynać od początku. Ale Calvina znowu zgubiłem. On rura, ucieczka gdzieś. To jest kurwa debil. To jest debil. Ty jesteś kurwa normalny? I'm sorry.